będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Anita Bekus, jesteśmy na gali Armia Fight Night 11, ty dzisiaj w roli gościa. Tak jest, w roli gościa przyjechaliśmy wspierać Klaudię Sugułę. No nie tylko Klaudia, bo jeszcze jest Kacper Wróbel, też razem trenowaliście w klubie. Jak oceniasz ich występy na samym początku? Klaudia, oczywiście i Kacper, i Klaudia wygrani, także kamień z serca, tak można powiedzieć. Jak oceniasz ich performance? Tak jest, bardzo się cieszę, obydwoje wygrali w pięknym stylu, no Klaudia pełna dominacja, no w każdej rundzie obaliła zawodniczkę i ją tam stłamsiła parterowo, w każdej praktycznie rundzie podejście do balachy, szkoda, że się nie udało wykończyć i pewnie ona będzie, jest o to zła, ale nie, piękny występ, a no i Wróbelek, no to też piękna sprawa, bo też... No tak, ale zdecydowanie mocna była Ukrainka, bo ona, ta balacha to już naprawdę, ręka była w mocnym przeproście, ale sama dobrze wiesz, bo ty też kiedyś byłaś w takiej sytuacji, że kobiety my mamy jakby bardziej elastyczne te stawy i większą mobilność, dlatego no my nie jesteśmy zdziwione, ale mężczyźni w dużej mierze są zdziwieni, że udało jej się z tego wyjść, tam też było duszenie zza pleców, także mocna rywalka, ale wygrana, czyli jesteśmy z Klaudii dumne. Tak, absolutnie jestem bardzo dumna. I rzeczywiście Ukrainka była bardzo taka waleczna do końca, nie chciała odpuścić, gdzie tam Klaudia miała właśnie kilka prób poddań, nie dała się, więc brawa dla niej. Wracając teraz może do ciebie, widzieliśmy na twoich social mediach ostatnio, że big news coming, to nie można na razie zdradzić, rozumiem, co to są za big news. No niestety, chociaż chciałabym, na razie nie mogę zdradzić, ale fajne newsy. A czy możesz zdradzić, czy zobaczymy cię jeszcze w tym roku w oktagonie? No to mogę zdradzić, niestety nie, zobaczymy się dopiero na początku przyszłego roku. Najważniejsze, że się zobaczymy. Anita, zmieniłaś klub z Shark Top Team na Octopus Łódź. No, jakby nie ze swojej woli, tak, bo jakby klub się rozpadł i wszyscy się rozjechaliście. Jak oceniasz tą zmianę i jak ci tam w ogóle jest? Ogólnie zmianę oceniam na duży plus, bo jakby Octopus odpowiada mi, że tak powiem, stylowo. Ja lepiej się czuję, wiadomo, parterowo, zapaśniczo. Też bardzo dobrze dogaduję się z trenerem Dawidem Papłowskim. Jakby on ma takie indywidualne podejście do każdego. Nie traktuję zawodników tak samo. Mówię, do każdego indywidualne podejście. Gdzieś tam znalazł też. Ja też mam ciężki charakter, nie powiem. No, jak to wie. Także i też potrafił tak do mnie dotrzeć. Ma naprawdę bardzo dużą wiedzę i cały czas się też rozwija, więc to też wpływa na nas wszystkich zawodników, że ciągle uczymy się nowych rzeczy. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej zmiany. A co cię skłoniło do tej zmiany, znaczy do tej zmiany, akurat do Octopusa, tak? No bo Klaudia wybrała się do Ankosu, ty do Octopusa, Karolina Wójcik do Krakowa, z tego co dobrze pamiętam. A dlaczego ty akurat Octopus? Dlaczego ja Octopus? Bo trenowałam już w Octopusie i znałam też tutaj właśnie trenerów. No i ja też tak dochodząco trenowałam w Octopusie gdzieś tam właśnie. Też zapasy z Dawidem Pepowskim. W ogóle zaczynałam swoją przygodę. Tam, nie wiem, kilka zajęć miałam w Gracie Barra jeszcze starym było, a potem w Octopusie przez długi czas. I tam zaczynałam tak naprawdę swoją przygodę. I no mówię, no znałam ludzi i wiedziałam też, że gdzieś tam... gdzieś tam też jest i Kasia Sadura, jest też Kinga Jędrasik, że w razie czego będę miała z kim trenować, więc no i też nie chciałam jakoś zmieniać miejsca zamieszkania, gdzieś wyjeżdżać i szukać nowego miasta, no i tyle. Znaczy powrotu do Bydgoszczy na pewno nie będzie? Nie, raczej nie, to już taka, ja szczerze mówiąc, ja się czuję w Łodzi jak w domu, więc aha, raczej nie. Właśnie wracając do Katarzyny Sadury, znaczy dwie twoje klubowe koleżanki ostatnio wygrały swoje pojedynki, mam na myśli Sylwię Juśkiewicz i Kasię Sadurę. No Sylwia Juśkiewicz pokonała twoją byłą koleżankę klubową Karolinę Owczarz. Zacznijmy od tego pojedynku, jak oceniasz występ jednej i drugiej, bo obydwie znasz i dobrze wiesz, jaki mogły poczynić progres i co nie wyszło w tych walkach. Jakbyś mogła taką krótką oczywiście analizę przeprowadzić.
To znaczy tak, powiem szczerze, że jeżeli chodzi o Karolinę Owczarz, to ja na przykład byłam zaskoczona tym, że... że tak powiem, w poprzednich walkach Karolina dużo była na cofce, uciekała, unikała tych ciosów, a teraz nawet jak przyjęła od Sylwii ten taki mocny, co ją położył na ziemię, to i tak gdzieś tam starała się wchodzić w te wymiany, więc robiła co mogła. Sylwia okazała się po prostu lepszą zawodniczką. Była szybsza, dynamiczniejsza. Z jej strony naprawdę dobrze oglądało mi się tą walkę, bo Sylwia rzeczywiście była lepsza, aczkolwiek Karolina walczyła do samego końca, gdzieś tam nawet nie poddała się i gdzieś próbowała do ostatnich chwil, bo obaliła ją też tam w tej końcówce trzeciej rundy. Ale po prostu to jest sport, który się musi wygrać i Sylwia naprawdę pokazała się naprawdę świetnie w tym pojedynku. Znaczy ja osobiście znam Sylwię też dłużej i ja widziałam duży progres, przede wszystkim mentalny, bo jak wychodziła do walki z Karoliną Wójcik, to była taka troszkę niepewna, taka jakby spięta, a teraz wychodziła na takim pełnym luzie, bym powiedziała nawet bardzo mocno nakręcona. Nie wiem, ty też jesteś koleżanką Karoliny Wójcik. Czy też widziałaś w Sylwii tą zmianę? I jak ci w ogóle z Sylwią trenuje? Bo wy jesteście z tej samej kategorii wagowej, więc chyba możecie się bardzo dobrze wspierać, bo Kasia jest, Sadura jest troszeczkę cięższa. Tak, zgadza się. Chodzi o zmianę mentalną u Sylwii. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to też było tak, że Sylwia wcześniej trenowała więcej ze swoim tatą. Z tego, co z nią rozmawiałam, nie miała tam też za bardzo trenować, sparować z dziewczynami. To też zupełnie inaczej. Teraz zrobiła u nas cały kamp. My sparowałyśmy, dawałyśmy naprawdę fajne sparingi. Też wiadomo, z dziewczynami się inaczej sparuje, więc... Więc też była spokojniejsza, bo dużo przerobiła. Nie będę oszukiwać, że na pewno też trochę jej pomogłam, w sensie takim, że ja jestem też typowo, skupiam się bardziej w sparingach na obalaniu i wiadomo, że Karolina Owczarz też chciała ją obalać. Chcąc nie chcąc, tu utroniłam trochę Karoli, a pomogła Sylwii. Także myślę, że to się stało, też właśnie miało duży wpływ na to, że zrobiła cały ten właśnie kamp i też dużo sparowała, więc mogła się czuć pewniejsza siebie. A ty wynosisz od niej jakby umiejętności stójkowe, bo ja akurat z tobą zdarzyło mi się sparować w parterze, jesteś mega silna, naprawdę, mimo że jestem od ciebie sporo większa. A ty uczysz się od Sylwii tej stójki? Tak, właśnie bardzo fajnie mi się z Sylwią sparuje ona, bo też prawda jest taka, że właśnie dziewczyna też w moich gabarytów i tak, jest jest troszeczkę niższa ode mnie, ale ona jest też właśnie taka dynamiczna, szybka i ta stójka jest zupełnie inna niż na przykład Kasia Sadura ma bardzo dobrą stójkę ekstra, ale to te ciosy są takie długie, zupełnie inaczej, nie? A Sylwia właśnie jest taka dynamiczna i ja też na pewno dużo tak od niej wynoszę. Czyli Oktopus już na stałe, nowe wiadomości nadchodzą po nowym roku, a ty, Anitka, wybiegasz jakby w przyszłość, masz już jakiś taki swój cel, który chciałabyś osiągnąć, albo jakąś pewnie już podpisałeś nowy kontrakt, więc pewnie już jakaś tam organizacja jest, ale czy masz jakieś takie swoje marzenie, bo wiem, z tego co zauważyłam, to robisz sobie takie cele, krótkoterminowe i długoterminowe. I jaki masz długoterminowy cel w MMA? Powiem tak, długoterminowy cel jest tak, nie będę. Zauważyłam, że lepiej nie mówić o swoich planach. Ja je mam w głowie gdzieś tam, mam kilka swoich planów i na razie krok po kroczku one się realizują. Mam jeden duży plan, który mam nadzieję, że się też zrealizuje w nowym roku albo może troszkę dalej, ale wolę o tym nie mówić. Po prostu będę pracować, będę robić swoje też bez presji. Zamierzasz startować w jakichś zawodach grapplingowych? Tak, właśnie mam w planie, tak sobie przeglądałam imprezy, wiem, że są w grudniu. Winter Open. Tak, i jeszcze chyba ADDC, tam chyba 10 grudnia. Także tak sobie myślę o tych dwóch imprezach. Może zahaczę, jak już nie będę miała startu w MMA. Jutro odbędzie się walka mistrzowska w UFC Rose na Mayonnaise versus Weili Zhang w twojej kategorii wagowej. No i jak typujesz? Kurczę, nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że i tak wygra to znowu Rose. Bo ona ma tą stójkę, ona ma taki timing, że naprawdę... No i Aa się dwa razy ustrzeliła. No tak samo właśnie Weili. Wydaje mi się, że pas zostanie jednak z nią.
Jasne, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiaj. Miło było Cię spotkać, mam nadzieję, że częściej. No i teraz masz chwilę dla siebie, możesz pozdrowić kogo chcesz. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich oglądających. Dzięki. Dzięki bardzo.